To nasze hobby, a nie interes. A oni? Chuja. No dokładnie, więc można byłoby, no, nie wiem, chyba ich wesprzeć jakoś. Słabo, bardzo słabo, słabo. A. Wiem, że my lubimy się ścigać, wy lubicie się ścigać. Yo, wziąłeś tego skurwysyna na dachu? To jest ode mnie człowiek, wiesz, musi obstawić wszystko. Domyślam się. Chodź. Yo, co ty chcesz, kurwa? Chodź, podejdź. Chodź mi na chwilę. Tutaj, chodź. Bardzo fajnie, chodź mi na chwilę. Yo, co jest? Trochę jest taka sprawa jedna, którą myślę, że chciałbym wyjaśnić teraz. Nie będzie robić bałaganu. Coś się wydarzyło? A nie, zabijamy czasami swoich. Yuji! Yoshi, ogarnijcie to. Słyszycie, co do was mówię? Zabierzcie to ciało, kurwa, ile tu będzie leżeć. Kurwa. Do bagażnika go. Tak no. Ej, nie podglądaj kodu zabezpieczającego Shifudo przed wybuchem. Dobrze. Pod Shifudo jest bomba. Jeżeli źle się pracownicy sprawują, to będę musiał ją aktywować. I widzisz tego źródka tam? Tego z baseballem? Hej, widzę. Wysadź go, to jest... Lamu. Ale mnie skasował. Czym jest nie tak? Jest frajerem. A dlaczego tak sądzisz? Bo on ci grozi baseballem na kuchni. Czemu? Nie wiem, za niewinność. Zaraz to wyjaśnimy. Ren! Czemu grozisz Shangowi baseballem na kuchni? Bo mnie wyzywa! Nie wyzywa! Nie wyzywa! Brak szacunku do mnie! Powiedziałeś, po co przychodzę do pracy z baseballem i cię jesteś taki głupi. Pytałem się, po co z baseballem do pracy? A ja po co ci baseball w pracy? Po co ci baseball w pracy? Nie mogę, teraz nie wycimy. Stop! Ursaj! Myślę, że rozwiąże to tylko jedna rzecz. Pojedynek na Fushi Masterów! A młode na pięści. Na pięści! Jesteś na restauracji, nie na ringu, Ren. Musicie zrobić lepszą rolkę sushi w Tomaki z łososiem. No hajaj, zapierdalaj! Ola! Ja właśnie. Bądź bardzo ten, bardzo obiektywny. Tak, właśnie, neutralny bądź. Tak mam się przypierdalać, czy... No przypierdalaj się, oczywiście! Do wszystkiego się masz przypierdolić. A jeszcze raz, kto jest pracownikiem? Kto pracuje, kto nie? No i właśnie to jest zagwozdka, no i tu musisz, wiesz. To musisz sam oświadczyć no tego istnienia. Nie chcę obrażać zwykłego obywatela, tylko jak już to pracownika. Znaczy obrażać, no... Definiować go. No słuchaj, jak chodzisz do restauracji, to też nie widzisz od razu, kto jest pracownikiem, a kto nie, więc musisz więc jakby... Tutaj, wszystko, wszystko sam. Właśnie, Nishimura-san kupił wam piękny uniform, czemu w nich nie chodzicie? Więc po prostu wchodzisz i oceniasz. Wszyscy po minusie, po dwa minusy za brak uniformów. Aha. Po brak sushi masterowego stylu. Ja rozumiem przyjść do roboty, okej, okay, ale żeby nie mieć fartuszka? Ja dopiero przysiadłem! No ja nie zdążyłem się przebrać. Jak to? No, przychodzisz do pracy i nie zdążysz się przebrać? Kaj, weź mu coś powiedz. I zalady, klient zaraz będzie. I odwrotnym wiesz. Dobra. A się dalej siedzisz na środku. Okej, no. Sąsi się na mu się. Dobry. Ohayou gozaimasu. Nishima, co dla pana? Zaproponuję panu zestaw piawo, bardzo pyszne rolki. Może pan by chciał również Irezumi, które też jest tak samo aksamitne. Chciałby pan spróbować? Kartość jest dostępna kartą i gotówką, naprawdę. Wszechstronny wybór, a takie dobre to wszystko. Nie ma co żałować pieniędzy u nas. No i teraz klasa. Jeszcze klasa. Ja, jako kucharz, bardzo polecam Miobu. Super zestaw. Naprawdę, to jest prawdziwa klasyka japońskiej kuchni. Jeśli chce pan skosztować tamtych stron, to Miobu, myślę, że to jest idealny właśnie. Tak, tak, Miobu to jest idealny zestaw dla takich, proszę pana, fanatyków japońskiej kuchni. Tego to nie ma, naprawdę, proszę pan. Nie mógł znieść porażki. Modlił jeszcze za to.
Że nie mogę przegrywać. Tak, odejmujesz od razu, odejmuję. Ren, czemu ty masz fartuszka? Mordę niewygodny. No ale musisz. Takie są zasady teraz. Fartuszki są ładne kupione. W sumie to Ben Hopper, jeżeli jest na kuchni, to fajnie, żeby w fartuszku ganiał. Możecie też porzucać czasami nożami i talerzami. Ludzie lubią takie akcje. Ty! Zróbmy sushi. Ej, nie umie kaczan. Zróbmy tak. Zróbmy z tego komediowe sushi. Na rolkę będą zapierdalać i z takich czajniczków się nalewać, takich długich. I będą jakieś pierdolone takie żarty opowiadać ludziom. Będzie tak zwane przedstawienie, jak w tych restauracjach, co wyżywasz, kurwa, ludzi. Że mówisz, że chujowy, że chujowo przyszedłeś, czy coś takiego. Wierzycie to. Ja, no. No. Tak coś można zrobić. Ja wyglądam jak debil. Nie, wyglądasz normalnie. Tak jak zawsze. Nie bądź taki krytyczny dla siebie. Nic się nie zmieniło. No i właśnie. Co? Dobra, masz ten kajeta. Co? No myślałem, że chcesz zapiski. Mhm, okej, okej, okej. No, to na razie. Maria!